Warta miała coś takiego założone i ktoś jej powiedział, że to jest szkło. A to nie jest szkło, ludzie. Szkło hybrydowe nie ma nic wspólnego ze szkłem. To tak się nazywa marketingowo, to jest folia. To jest tylko folia i tak naprawdę ona chroni tylko i wyłącznie przed zarysowaniami. Zobaczcie, to jest szkło. Faktycznie, to szkło jak rzucimy telefon, jak nam spadnie, sorry, to ono pęknie. Ale to jest prawdziwe szkło. I widzimy ekran naszego iPhone'a. Tu mamy ekran OLED, super jakości. Nie, to jest 11 czy 12? 12. Więc OLED, super jakości. I nagle, gdy założymy folię, tak zwana przezierność jest gorsza. Gorzej widać przez... Dlaczego nikt nie zabezpiecza okularów folią, tak? Dlaczego? Przezierność jest słabsza. A tu mamy coś, co patrzymy średnio ile godzin dziennie patrzysz na ekran? 7? 7, 8? I patrzysz cały czas przez folię. Kurde, nawet jak ten film nagrywam przez tą folię, zobaczcie jaka jest jakość. Czyli aparat też nawet hejter wygląda gorzej przez folię. Ale tutaj na przykład same to, że jak masz przednią kamerkę, to tutaj zobacz, jak ci teraz będzie fajnie zdjęcie robiło. No wiem. Jak miałaś wcześniej. No bo ty też miałaś bardzo złą jakość. Bo wcześniej tamto szkło wcześniej nie dolegało w ogóle tutaj przy krawędzi do kamery i światło odbijało, jak się gdzieś przy słońcu robiło, więc teraz jest naprawdę koks, nie? No, dokładnie. Agata zwróciła jedną fajną rzecz. Przez to, że miała tą folię, zdjęcia, ona jest influencerką, więc robi bardzo dużo selfie. No, umówmy się. I w tym momencie, zobacz ile reakcji, no. W tym momencie robiąc przez takie coś selfie, a przez szkło, które ma powłokę antyrefleksyjną, wiesz jeszcze, że na słońce tutaj te są antyrefleks dodatkowe tak, zastosowane. I antypapilarną. Dzisiaj się przyda. No, właśnie. To jest ładne słońce. Wpłynie to na jakość zdjęć. Super.